Trwałe opady w Tatrach spowodowały gwałtowne wezbranie wód. Górskie strumienie zmieniły się w rwące rzeki, które zmiatały wszystko, co napotkały na swej drodze. Dunajec i Smoka i Raba wylały. Klęska powodzi nawiedziła Podhale. Zarządzono ewakuację. Najbardziej ucierpiały okolice Nowego i Starego Sądza. Straty spowodowane przez powódź są znaczne. Zamulone pola, zniszczone zboże. Zalane drogi. Dwadzieścia sześć mostów zostało zerwane. Podmyte tory. Woda uszkodziła nieukończoną jeszcze zaporę wodną w Czchowie. Urządzenia zabezpieczające zapory Roznowskiej dalej egzamin. Rozpalany żywioł ujęty został w żelbetonowe karmy. Zapora Roznowska zapobiegła miliardowym stratom. Uratowała życie i mienie tysięcy ludzi. Rząd i organizacje społeczne prowadzą energiczną akcję pomocy powodzianom. Warszawa z niepokojem oczekiwała zbliżającej się karpackiej fali. Na moście pontonowym czuwa wojsko. Żołnierze zwracają szczególną uwagę na płynącą faszynę, starając się wyłowić ją lub rozbić na mniejsze części. Dzięki pracy wojska most wyszedł stanowo z opresji. Dzielni szaferzy zasłużyli na wdzięczność warszawiaków. Do Szczecina przybyli wojewodowie czescy i prezydenci miasta Brna i Morawska Ostrawa. Wręczyli oni za lodze daru Pomorza podarunek Mora, pięknie wyhaftowaną banderę. Mili goście udali się na zwiedzenie portu szczecińskiego, który staje się wspólnym portem dwóch słowiańskich narodów. Imponująco wygląda Huta Szczecin, widziana od strony Bałtyku. A kiedy statek wypłynął na morze, nastąpiło pełne zbratanie słowiańskie. Największym powodzeniem u nas wyspań cieszył się prezydent Morawskiej Rady Narodowej, pan Karol Spitat. Gdy ktoś na nas czeka. Słodki pocałunek smakuje po długim pobycie na słonych wodach. Tak myślał zapewne kapitan Liski, wpływając do portu gdyńskiego na nowej jednostce polskiej floty handlowej SS Kościuszko. Statek przekazali nam władze radzieckie na poczet naszych należności z tytułu odszkodowań wojennych. W naszej flocie handlowej Kościuszko zajmuje pod względem wielkości czwarte miejsce po Batorym, Sowieckim i Pułatku. Nowemu statkowi życzymy pomyślnych rejsów w służbie polskiej marynarki. Jesteśmy w krakowskiej pracowni profesora Ksawerego Dunikowskiego. Znakomity artysta, były więzień Oświęcimia, mimo swoich 70 lat jest pełen sił i pracuje nad rzeźbą przedstawiającą głowę robotnika.
monumentalna rzeźba będzie ozdobą wystawy ziem odzyskanych we Wrocławiu. Cztery lata temu, kiedy Armia Czerwona z regularnym wojskiem polskim zbliżała się do Bugów, skoncentrowana w Lasach Janowskich Armia Ludowa, do której przyłączyły się oddziały AK, Batalionów Chłopskich i Partyzantów Radzieckich, toczyła dwutygodniowy bój, największy w dziejach polskich walk partyzantów. Czwartą rocznicę bitwy odbyła się w Lublinie 100-tysięczna manifestacja, na którą przybyły liczne delegacje z całego kraju. Uroczystości odbyło się założenie kamienia węgielnego pod pomnik bohaterskich partyzantów lubelszczyzny. Cześć ich pamięci. W dniu święta wychowania fizycznego nasz operator skorzystał z zaproszenia młodzieży Galicji. Nie zawiódł się. Uczennice gimnazjum imienia Anny Jagiellonki i uczniowie męskich gimnazjów w Kaliszu zasłużyli chyba sprawiedliwie na piątkę z gimnastyki. By przyjrzeć się motocyklowym Grand Prix Polski. W zawodach wzięli udział najlepsi nasi zawodnicy oraz goście z Czechosłowacji. Trasa prowadziła przez ulice Poznania, zamknięte tego dnia dla ruchu kolowego. Do wyścigu stanęło 70 zawodników. 160 km, to znaczy 20 okrążeń po 8 km musiał przejechać każdy motocyklista. Zwyciężył przez Kubeniczek w czasie 1 godzina 26 minut, to znaczy ze średnią szybkością około 110 km na godzinę. Zmarł Ludwik Lumière, wynalazca kinematografii. Pewnego grudniowego wieczoru 1895 roku w podziemiach Grand Café w Paryżu Louis Lumière przedstawił żywe postaci na taśmie filmowej. Pierwsze w świecie zdjęcia kronikalne przedstawiały wyjście robotników z fabryki. Kiedy siedzicie w ciemnej sali kinowej, pomyślcie przez chwilę o człowieku, któremu zawdzięczacie najpopularniejszą rozrywkę i nowe przeżycia artystyczne. O człowieku, który wzbogacił nas. Do Londynu przybył polski minister odbudowy Michał Katorowski wraz z grupą architektów. Nasi urbaniści byli gośćmi angielskiego ministra odbudowy z Filipina, który w roku zeszłym bawił w Warszawie. Minister Kaczorowski zwiedził zbombardowane przez Niemców city londyńskie oraz dzielnice nowych bloków mieszkalnych. Nowe pomysły mają sportowcy na świecie. Jesteśmy świadkami oryginalnych zawodów. Pilot Dorey, motocyklista Monterey na torze w Montlery pod Paryżem stanęli do wyścigu.
prędkością ponad 200 km na godzinę. Sędziowie mają poważny kłopot z przyznaniem pierwszego miejsca.